rybaku, co pan w tej sieci tam znalazł. Jaki rybaku znowu? Ja sobie wypraszam. No tak... Widziałeś kiedyś takiego rybaka? No w tym kapoczku, w tej czapce takiej. A odnośnie rybatkowej. Łowienia ryb, Przemysław, to i to nie jest naprawdę żart. Kiedyś jeździliśmy do takiego mojego wujka z moimi rodzicami i ja łowiłem ryby po prostu tak, że ja chyba naprawdę się minąłem z powołaniem. Ja chcę to zobaczyć. Z jego prywatnego stawu taką rybę, że nie mogłem jej tak wy... Wiesz, tak wyciągnąć... Nie, to się zarzuca. Wyciągnąć jej nie mogłem. Co to jest za wyzwanie łowić rybę ze stawu? Jak to? I ja to chcę zobaczyć, więc nie wiem, czy tutaj jest gdziekolwiek jakaś stacja rybactwa, rybołówstwa. Na pewno jest, no przecież... Ja to zorganizuję. Bardzo cię proszę. Ja wszelkie tego typu atrakcje jak najbardziej, wiesz, propsuję, więc czemu nie? Także kochani, dajcie w takim razie znać, czy chcecie zobaczyć Patrycjusza, jak łowi ryby. Oczywiście, kochani, w ogóle się nie zastanawiajcie. My teraz idziemy przebrać się w kąpielówki, ponieważ zrobiło się znowu, no upalnie, dzień jak co dzień, także... A, chciałem powiedzieć, że się żegnamy, ale ja się jeszcze nie przywitałem, więc kochani, właśnie, witam się z wami, no i oczywiście z Przemysławem. Zapraszamy was serdecznie do spędzenia tego dnia z nami. Mam nadzieję, że ten film spodoba wam się również tak samo jak poprzedni. Masło maślane, zakręcony ja, ale jakże szczęśliwy. Miłego oglądania! Żeby nie było, że tylko ja tutaj rządzę, Przemysław, to jest twoje jak zwykle 5 minut, chociaż ja uważam, że ty już tutaj kilka godzin ładnych no się wypowiedziałeś. No, przez ten rok to naprawdę kilka godzin już może by było zebrać do kupy, cuzamen do kupy. Więc witam się z wami serdecznie tym razem ja, czyli Przemysław. Zapraszam was do oglądania kolejnego vloga na kanale tego to pana. No, a może zamiast o pierdołach to powiedz, dlaczego jesteś w czapce i dlaczego chodzimy bez rękawnika. Słuchajcie, skoro tak jest zimno. Ja myślałem, że jesteśmy osobami już, które wiedzą, jak się opalać, jak się smarować, jak się kremować. Ja używam też powinienem używać bardzo dobrych kremów. Nie zdejmuj tego! Nie, naprawdę to jest aż nieapetyczne. Słuchajcie, mam takie plamy na czole. Tak mi skóra schodzi tutaj przy włosach, że wyszykowałem się, wyeleganciłem, zrobiłem się na przysłowiowe bóstwo, chociaż no bardzo mi do tego daleko, ale myślałem, że będę wyglądał jak człowiek. No ale założyłem czapkę, nie pasuje mi ona do niczego, chociaż z tym pomarańczem tutaj z moim, z waszym ulubionym kapokiem. Ja tego mówię, że wyglądasz jak rybak. A, to odnośnie tego było dobrze. Także nie przedłużając, bo ten wstęp jest naprawdę wyjątkowo długi. Serdecznie zapraszamy was. To jeszcze może w ramach sprostowania. Jeżeli chodzi o temperaturę, to jest bardzo gorąco. Naprawdę słońce świeci bardzo mocno. Ale z drugiej strony, jak na tą porę roku tutaj przystało, jest to po prostu bardzo wiecznie. Więc jest to raj dla kitesurferów i różnego rodzaju windsurferów, bo sportów wodnych jest tutaj po prostu no, bardzo... Zatrzęsienie, bardzo, prawda? Bardzo dużo. A z drugiej strony no jest po prostu tego wiatru trochę chłodniej, więc trzeba się właśnie tak, w ten sposób, a zwłaszcza rano, prawda? Rano, bo bardzo dużo osób pyta, jaka jest pogoda, że jedziecie w lutym, w marcu i nie wiecie, co ze sobą zabrać. Słuchajcie, jeżeli chodzi o poranki, to poranki są naprawdę, uważam, ciepłe, ale oczywiście wietrzne. Więc jeżeli chodzi o to, co założyć i co zabrać ze sobą na poszczególne pory dnia, no to rano na pewno sweterek, ale wieczorem już trzeba zabrać coś cieplejszego. Najlepiej właśnie kurtkę, bezrękawnik i ciepłą bluzę. No a za dnia jest lampa, opalanie i właśnie idziemy teraz w stronę basenu. Słońca, basenu, zarezerwować leżaki, jak typowi. Więc jeszcze w ramach ścisłości, bo o tym nie powiedzieliśmy, w poprzednim vlogu powiedzieliśmy trochę o samej Elgunie. W dzisiejszym vlogu skupimy się troszkę więcej o hotelu, w którym się zatrzymaliśmy, więc mam dla was parę ciekawostek. Jeżeli chodzi o sam hotel, jesteśmy w Sheraton Miramar Elgunie, położonym właśnie bezpośrednio przy Morzu Czerwonym. Jak wspominaliśmy też już w poprzednim vlogu, sam hotel położony jest na kilku
wysepkach połączonych ze sobą mostami, więc w sumie nic dziwnego, że Patryk miał okazję się zgubić, bo pierwszy dzień tutaj był po prostu ciężki, żeby sobie znaleźć odpowiednią drogę tam, gdzie chce się dojść. Hotel jest bardzo rozłożysty, bardzo fajny, bardzo dużo zieleni, więc jest gdzie spacerować, jest co robić. Jest też właśnie dedykowana ścieżka do biegania, która ma 2 kilometry, więc można też sobie rano pobiegać, co też robimy. Odnośnie jeszcze hotelu, hotel ma jedną restaurację główną plus 2 restauracje à la carte, do których można sobie zrobić rezerwację. W restauracji głównej mamy śniadania, lunche oraz kolację. Dodatkowo przy basenie w godzinach popołudniowych od 12 do 17 dodatkowo sobie można też zamówić jakieś przekąski, pizzę, burgery, także coś lżejszego do przekąszenia. Jeżeli chodzi o restaurację, wszystkie dania są podawane, czyli jest po prostu bufet, do którego trzeba podejść i tam po prostu te dania są serwowane, nie można ich sobie nakładać samemu i w restauracjach obowiązkowe są maseczki, a na pozostałym terenie hotelu tych maseczek nosić nie trzeba. W hotelu jest jeden basen główny z podgrzewaną wodą, są jeszcze 2 mniejsze, takie, jeden jest chyba dziecięcy, drugi jest po prostu taki relaksacyjny i dodatkowo na każdej z wysepek jest plaża z leżankami, są też dodatkowo bary, do których sobie można pójść, zamówić coś do picia, więc po prostu miejsc, gdzie można się ukryć, jest mnóstwo. No i w sumie najfajniejsze jest ten basen właśnie z podgrzewaną wodą, zwłaszcza wieczorem, jak się już robi tak troszkę chłodniej. W tym basenie można sobie posiedzieć i jeszcze się zregenerować po ciężkim dniu nasłaneczniania się. Fajnym ciekawostką jest też to, że wszystkie hotele w Elgunie mają podpisane ze sobą umowę, dzięki której, jeżeli przyjeżdża się do Elguny na ponad tydzień, można korzystać z restauracji w różnych hotelach. Wymaga to po prostu wcześniejszego zarezerwowania terminu w danym hotelu, w hotelowej restauracji. Wystawiany jest voucher i z tym voucherem można po prostu udać się na kolację do innego hotelu, więc jest to fajna opcja, po prostu można zobaczyć też inne hotele, w razie czego jakby się planowało przyjazd w przyszłości tego samego miejsca, żeby zobaczyć, czy inny hotel bardziej nam na przykład pod jakimś względem odpowiada. Więc uważam, że to jest fajna alternatywa i jest ona kompletnie darmowa. Wymaga po prostu rezerwacji. Przemysław, jak tutaj wieje. Mi tutaj nie wieje, ja się tak, schowałem. Tak nie wieje. I ludzie mi się dziwią, że ja opalam się w koszuli. Kochani, jestem tak spalony, że po prostu nie daję rady. Przemysław, skończysz to nagrywanie. O, ale powiem ci, że jak całkiem sprawnie ci poszło to rozkład. Boże, jak tu wieje. Ja pierdzielę. Dlatego ja mam to wszystko. Dlatego ja mam to wszystko podniesione do góry, to mi tutaj nie zawiewa. A, okej. Okay. Dobra, Przemysław, proszę kończyć nagrywanie, bo ja chcę się opalać. No i powiedz mi, przyjechaliśmy do tego Egiptu jak na działkę, a na działce wiadomo, coś trzeba robić, więc jakie tutaj jeszcze prace ciężkie dla nas przygotowałeś? Żadnych ciężkich prac. Ja jestem zdruzgotany wiadomością, którą otrzymałem. Rachunki za mieszkanie, za wszystkie opłaty, jakie czekają mnie w najbliższym czasie. Tak poszło wszystko, kochani, w górę. Jeszcze wczoraj widziałem post mojej znajomej, która zajmuje się gastronomią, ma restaurację, opublikowała post, w którym informuje i pokazuje 2 rachunki. Rok temu, jak wyglądały jej wydatki i jak wyglądają w tym roku. Niestety, tam zapamiętałem jedyną rzecz, za gaz opłatę z 2000 wzrosło jej na 8000 zł. Poinformowała też w tym poście, że będzie musiała zwolnić swoich kilku pracowników. Dzieje się naprawdę źle i myślicie pewnie sobie, że co ja tam wiem, że mnie to w ogóle nie dotyczy, leżąc sobie tutaj na plaży czy gdzieś indziej. Pamiętajcie o tym, że ja jestem tutaj w pracy, że my jesteśmy tak naprawdę tutaj w pracy, że to wszystko również nas dotyka, te wzwyżki, opłaty, to co się dzieje na świecie. Ja jestem osobą, która totalnie nie korzysta z telewizji, nie oglądam wiadomości, ale niestety, no, jeżeli dostaję rachunek, dostaję maila z informacją, że
wszystko idzie w górę, że moje rachunki za prąd. Co prawda ja zużywam tego wszystkiego naprawdę sporo, mimo że w domu mnie praktycznie nie ma, ale zawsze dosyć dużo i za wodę, i za prąd płaciłem. No tak teraz, w tym miesiącu za prąd wyszło mi prawie 1000 zł za miesiąc. Także jest to naprawdę dosyć wysoka kwota i przeraża mnie to, co się dzieje. I mam taką małą refleksję, ponieważ ja zawsze bardzo zastanawiam się nad tym, jakie współpracę podjąć, czy ktoś nie odbierze tego źle. Tak jak było na przykład ostatnio z odkurzaczem. Dla mnie, tak jak wspominałem, to była fantastyczna współpraca i absolutnie się tego nie wstydzę, ale były... I też to, że no, pokazujesz sprawdzony sprzęt, czyli coś, z czego faktycznie korzystasz. Tak, tylko wiesz, ludzie w zatrzęsieniu tego, że tyle osób reklamuje wszystko, mogą sobie pomyśleć, że ja dodałem to, bo mi zapłacili. Oczywiście, że tak, to była współpraca, ja o tym powiedziałem, ale ja zastrzegłem sobie to, że jeżeli coś będzie z tym odkurzaczem nie tak, ja nie mam absolutnie obowiązku o tym mówić, tego reklamować. Mogę to odesłać i nic z tym nie zrobić, ale mi nie chodzi o to, żeby się tutaj tłumaczyć. Po prostu przyszła mi taka refleksja na myśl, że jeżeli macie, kochani, teraz możliwość zarobienia pieniędzy, zastanawiacie się, czy będzie odebrane to dobrze w waszym środowisku, w gronie waszych znajomych, przyjaciół czy rodziny, róbcie to, ponieważ nie wiadomo, kiedy się to skończy. Przerażające czasy idą, przerażające czasy nadchodzą. Nie sądziłem, że na tych wakacjach będę taki temat poruszał, ale jestem tym wstrząśnięty, ponieważ wiem... Niestety opłaty i maile z informacjami, co za co ile trzeba zapłacić na wakacjach, również dochodzą, więc... Tak, ale bardziej myślę o osobach, które nie mogą sobie pozwolić na różnego rodzaju przyjemności. A tutaj nie mówimy absolutnie o przyjemnościach, tylko o podstawowych opłatach o życiu, na które po prostu mogą nie mieć pieniędzy. To jest dla mnie koszmar i... Wszystko poszło. Zobacz, jak nasi znajomi też mówią, że a, to za kredyt poszła podwyżka, że 1000 zł. Przerażające. Nie wiem w sumie, czy dobrze, że to nagrywam, bo już mi się robi smutno i przykro i żal naprawdę ludzi. Bo wiesz, my to sobie poradzimy jakoś jeszcze, a naprawdę są osoby, które zaraz nie będą miały na jedzenie. I to też często z naszego bliskiego otoczenia. Kończymy już ten temat. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, ale zostawię to w razie czego jako przebitkę. Kochani, no pięknie tutaj naprawdę jest. Dzisiaj mamy w ogóle odpływ. Tutaj jest część morza, które wpływa do takiego kanalika, nie wiem, do takiej zatoczki może bardziej nawet bym to nazwał. Wysyłam wam dużo ciepełka. Właśnie jestem po rozmowie z jedną z was, z moich widzek, koleżanek, obserwatorek i prosiliście mnie, żebym wysyłał wam więcej tego słoneczka, tej energii, więc proszę bardzo. Wracając do tematu tego, o czym rozmawialiśmy dzisiaj rano, o tym, że Patryk wygląda właśnie jak taki rasowy rybak, postanowiłem, że przejdę się, poszukam naszych kolesi od sprzedaży wycieczek. Kolesi, bo zawsze sobie nas upatrzą i no, mamy zawsze z nimi dobry kontakt i nam o wszystkim opowiadają, więc wiemy, że za chwilę przestanie wiać, co jest akurat cudowne, bo będzie można bardziej pokorzystać z tej pogody, aczkolwiek i tak jest mega gorąco. Więc idę poszukać kogoś, kto zajmuje się organizacją wycieczek właśnie takich związanych z połowem ryby. Z tego co słyszałem są, więc tylko muszę znaleźć odpowiedniego partnera do rozmowy, żeby wynegocjować taką fajną wycieczkę. Co jeszcze chciałem powiedzieć, to, bo przed chwilą właśnie nagrywaliśmy z Patrykiem fragment, w którym opowiadał on o tych no, dosyć wysokich opłatach, jakie teraz trzeba płacić za to nasze życie.
I to, w jaki sposób Patryk się wzrusza, ja w ogóle uważam, że Patryk jest jedną z najbardziej empatycznych osób, jakie w życiu poznałem. To, w jaki sposób on zawsze myśli o innych, jak przejmuje się i martwi każdym ze swojego najbliższego otoczenia, jak stara się wszystkim pomóc, to jest naprawdę rzadko spotykana cecha. Wiem, że może się wydawać trudny z charakteru i marudny przede wszystkim i diva, ale naprawdę z drugiej strony jest to człowiek o złotym sercu, z sercem na dłoni, który każdemu stara się pomóc, o każdym myśli i no naprawdę mi aż ciężko jest to opisać, więc tak sobie pomyślałem, że może wy napiszcie Patrykowi w komentarzach jakieś takie właśnie słowa pociechy, słowa otuchy, czy też to, za co go najbardziej cenicie na tym kanale. Na pewno zrobi mu się miło i no, wydaje mi się, że to będzie taki bardzo fajny, miły gest, który możemy przekazać Patrykowi z naszej strony. Także ja, Patryk, dziękuję ci za to, że jesteś, że jesteś takim fantastycznym człowiekiem, że zawsze mogę na ciebie, że zawsze mogę na tobie polegać, nigdy mnie nie zawiodłeś. No, denerwujesz mnie jak nikt inny, ale to chyba standardzik, więc no, dzięki, stary. Zobaczcie, obraził się, że pan kelner go zignorował, bo nie siedzi przy stoliku. A? Cyk, cyk, cyk. Przemysław, ty się tak zawsze ze mnie śmiejesz, a ty wyglądasz jak włóczyki dzisiaj. Co poradzić? No tutaj mamy wszystkie kremy na to, żeby się Patryczek po prostu nie spalił słońca, bo już wyglądasz jak salami. Jak kaszalot chyba. Więc tutaj proszę, są wszystkie substytuty do tego, żeby chronić się przed słońcem. A torebeczka, no słońce jest uśmiechem. Oczywiście Aqua di Parma, żeby nie było inaczej. Zwykle zamiast do normalnej restauracji przechodzimy na leżak tutaj do naszego pana, który zawsze nas obsługuje. Chciałem powiedzieć, ostatnio był łysy omlet, teraz jest łysa pizza. No Przemysław, niestety, ja tak jem, tak funkcjonuję, pokaż co ty za... A też pizzę wziąłeś? No tak, tylko nie łysą. A, no dobrze, także smacznego ci życzę. Słuchajcie, przypomniała mi się jeszcze jedna fajna historia z wczoraj z udziałem naszej głównej gwiazdy tego programu, czyli z Patrycjuszem, który postanowił wczoraj, że ugotuje Pepsi we wrzącej wodzie z kranu. Już wam opowiem, o co chodziło w tej historii. Po prostu wieczorem miałem ochotę napić się zimnej Pepsi, więc Patryk wpadł na pomysł, przecież mamy barek. No i wybrał się do tego barku, całe 1,5 metra, więc była to wyprawa nie z tej ziemi, myślałem, że już nie wróci. Wyciągnął tą Pepsi z lodówki i mówi, Przemysław, ona jest zimna, ty nie możesz takiej zimnej Pepsi pić, bo to wcale nie było tak, ja przepraszam. Dostaniesz zapalenia gardła i umrzesz. Ja przepraszam, że ci przerywam, to wcale nie było tak, po prostu Przemysław powiedział, żeby się napił Pepsi. I ja pomyślałem, że przecież w minibarze jest i to było jeszcze Pepsi Zero, pamiętam jak dzisiaj, ponieważ targnęła na moje życie, zaraz wam o tym Przemysław opowie i jako dobra osoba, chciałem ci ją podać, przynieść, zrobić dobry uczynek po prostu. Tak. I poszedłem po tą Pepsi i ona była, słuchajcie, zamarznięta. Ta lodówka była rozkręcona na zamrażanie, no i stwierdziłem, że no, nie podam Przemysławowi takiej coli, ponieważ bidulek dostanie zapalenia gardła. Ja bym dostał, nawet jakby była odkręcona ta lodówka normalnie, ale ja to ja, Przemysław to Przemysław, ja nie mogę pić w ogóle zimnego i jak wielokrotnie wam mówiłem, jak przełykam zimne napoje czasami tutaj na wizji, to dziwnie to wygląda. Już to tłumaczyłem dobrze, do rzeczy. Tak, no i Patryk postanowił, że mi ją po prostu podgrzeje pod wrzącą wodą z kranu. No i skradł się do tej łazienki, zamknął drzwi, robi tam eksperyment po prostu niczym jakiś... Saper! Saper dosłownie. No i w pewnym momencie słyszę takie puf, wybuch
i Przemysław, co ty żeś wymyślił? To wszystko znowu twoja wina. Okazało się, że po prostu Patryk zagotował tą Pepsi do tego stopnia, że ona po prostu z tej puszki eksplodowała i zalała całą łazienkę. Więc po prostu, kochani, mieliśmy wybuch w Egipcie, po prostu nie z tej ziemi. Musieliśmy zmienić pokój, bo łazienka była po prostu cała w Pepsi. Do podłogi można było się przylepić. Ty się cieszę, że mi się nic nie stało, także a nie się śmiejesz, na 50 tysięcy subskrypcji miał być odcinek kulinarny z Patrykiem. Musimy to jednak wydłużyć chyba do 150 tysięcy subskrypcji. Żebym nigdy tego nie osiągnął. bo może być po prostu... No, śmiertelnie niebezpieczne. Nie, ale nie, to wiesz, to się można śmiać, jakby korek tak mi, nie wiem, w oko strzelił tak, albo coś, czy... to bym był kuternogą, nie czy... kuternogą, piratem. Czy ktoś z was padłby na pomysł, żeby podgrzewać Pepsi po prostu wrzącą wodą z kranu? Jeżeli, no tak. Jeżeli są tutaj tacy geniusze, tacy chemicy, to zapraszam do kontaktu, tutaj stworzymy specjalną grupę wsparcia dla Patryka. Ja nie widzę w tym nic dziwnego, no jeżeli coś jest zimnego i masz ochotę się szybko napić, no to zalewasz to wrzątkiem i nie spodziewasz się takiego wybuchu. Śmieję się, ponieważ od 15 minut szukamy miejsca, w którym moglibyśmy nagrać dla was zakończenie. Kochani, to była przyjemność jak zawsze nagrywać dla was tego vloga. Bardzo dziękujemy za obecność, widzimy się w kolejnych filmach i pamiętajcie proszę, zostawcie subskrypcję mojego kanału, będzie mi niesamowicie miło. Do zobaczenia, pa! What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.